Pomian, geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder einmal bei euch sein dürfen. Umiłowani bracia i siostry od Pana, cieszymy się, że znowu możemy być wśród was. Wir haben das Wort Gottes besungen. Myśmy teraz śpiewali na temat Słowa Bożego. Und dass das allein unsere Richtschnur sein kann. I my wzmiankowaliśmy, że ono niech będzie dla nas tym jedynym kierunkiem, tym przymiarem, według którego będziemy postępować. Wir haben auch die Gnade des Herrn erfleht im Gebet. Również i w modlitwie prosiliśmy Pana o Jego łaskę, damit unsere Herzen geöffnet werden für sein Wort. Aby nasze serca były otwarte na Jego Słowo. Und wie sind wir doch in jeder Hinsicht abhängig von ihm. A jak bardzo właśnie jesteśmy w każdym względzie zależni od Niego. Der ein oder andere von euch hat auch Last mit einer Erkältung wie ich. Może ktoś wśród was też ma takie problemy z przeziębieniem, tak jak ja. Und doch dürfen wir immer wieder auf die Güte des Herrn harren. A jednak ciągle na nowo możemy oczekiwać tej dobroci naszego Pana. Dass er uns Hilfe kommen will. Bo On zawsze chce nam przyjść z pomocą. Wir wollen einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief miteinander lesen. Przeczytajmy urywek z pierwszego listu do Koryntian. Und lesen aus Kapitel 11, z 11 rozdziału, die Verse 1 bis 5. Wiersze od 1 do 5. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 1 do 5 wiersza. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 19, oder, kennen wir gut. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 14 do 19 wiersza jest dobrze nam znany. Dort wird uns gezeigt, dass wir den Tisch des Herrn haben. Tam jest pokazane, że został nam darowany stół pański. Kapitel 11, Vers 23 zeigt uns, dass wir das Mahl des Herrn haben. A ten 11 rozdział od 23 wiersza pokazuje nam, że my posiadamy również i ten przywilej uczestniczenia Wieczerzy Pańskiej. Diese beiden Seiten kennen wir. Te dwie strony znamy. Und doch ist auch das, was dazwischen steht, ganz wichtig. A jednak to, co jest pomiędzy tymi wierszami zapisane, jest na pewno bardzo ważne. Kapitel 10, Vers 20 bis 22 zeigt uns die Schrift, dass wir keine Gemeinschaft haben können mit bösen Dingen. W 10 rozdziale, od 20 do 22 wiersza, Pismo nam tutaj pokazuje, że nie możemy mieć żadnej łączności ze złymi rzeczami. Dass es keine kirchliche Verbindung gibt mit dem Tisch der Dämonen. Że nie może być żadnego połączenia Kościoła z tym stołem demonów. In den Versen 23 bis 33 zeigt er eine andere Voraussetzung. W wierszach od 23 do 33 pokazane są nam inne warunki niezbędne. Er zeigt uns, pokazuje nam mianowicie, że my powinniśmy nasze życie prowadzić
w uporządkowanych stosunkach z ludźmi z otoczenia. Er zeigt uns, dass wir keinen Anstoß geben dürfen. Pokazuje nam, że nie powinniśmy być dla nikogo zgorszeniem. Dass wir zwar die christliche Freiheit besitzen, że wprawdzie my posiadamy tą chrześcijańską wolność. Wir sollen untersuchen, ob es nützlich ist, was wir tun. Ale zawsze powinniśmy badać, czy to, co czynimy, jest pożyteczne. Ob es erbaulich ist, was wir tun. Czy to, co czynimy, jest ku zbudowaniu. Wir sollen alles zu Ehre Gottes tun, wie Vers 31 deutlich macht. I tak jak wiersz 31 nam to dobitnie pokazuje, wszystko powinniśmy czynić na chwałę Bożą. Und somit ohne Anstoß sein Juden, Nationen und der Versammlung Gottes. I tak nie mamy być zgorszeniem ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. 32 wiersz. Und in Vers 33 zeigt er, dass er selbst sich dieser Anordnung unterwirft. A 33 wiersz pokazuje, że sam apostoł podporządkował się wszystkim tym zaleceniom. Er persönlich verzichtete, um andere zu erretten. On osobiście z tych rzeczy rezygnował, aby innych ratować. Meine persönliche Freiheit endet da, wo ich dem anderen ein Anstoß bin. Moja osobista wolność kończy się w tym miejscu, od którego ja zaczynam innych gorszyć. Wo ich etwas tue, was nicht zu Ehre Gottes ist. W tym miejscu, w którym zacząłbym coś czynić, co nie byłoby ku chwale Bożej. In dem Abschnitt, den wir gelesen haben, geht es um das Beten und Weissagen. Tutaj w tym urywku przeczytanym przez nas na początku czytaliśmy o modlitwie i o prorokowaniu. Der Gedanke wird bis Vers 16 fortgeführt. Cała ta myśl jest kontynuowana aż do wiersza 16 tego 11 rozdziału. Und zeigt, dass auch gewisse äußere Kennzeichen beachtet werden müssen. I pokazuje, że pewnego rodzaju zewnętrzne znaki szczególne powinny być brane pod uwagę. In den Versen 17 bis 19 macht er deutlich, dass Spaltungen nicht vereinbar sind mit dem Zusammenkommen zum Brotbrechen. Wiersz 17 i następne pokazuje dobitnie, że rozłamy i podziały nie mogą iść w parze z tym miejscem wspólnego zgromadzania się. Und in Vers 20 bis 22 zeigt er auch wieder, dass Ordnung da sein muss im Haus Gottes. A wiersze od 20 do 22 pokazują nam porządek, jaki powinien panować w domu Bożym. Der Gedanke wird dann ab Vers 27 noch fortgeführt. Myśl ta dalej jest jeszcze kontynuowana od 27 wiersza. Wir sehen also, wir haben verschiedene Punkte. A więc widzimy, że mamy tu różnorodne punkty, które dobitnie są pokazane w Słowie Bożym. Sie zeigen uns Verbindlichkeiten auf, die wir einhalten müssen, um nach den Gedanken Gottes in der rechten Weise Brot zu brechen. Które pokazują nam te zobowiązania, które musimy zachować, aby w godny sposób brać udział w łamaniu chleba. Es ist also nicht unserer persönlichen Meinung überlassen. A więc nie została ta rzecz zostawiona naszemu osobistemu mniemaniu, sondern das Wort Gottes gibt uns hier Hilfsmittel. Ale tutaj Słowo Boże daje nam te środki pomocnicze i pokazuje, jak postępować. Natürlich wusste Paulus viel besser noch als wir alle, dass er keinen erretten konnte. Naturalnie apostoł Paweł wtedy, jak też i my dzisiaj dobrze wiemy, że nikogo nie mógł Paweł ani my dzisiaj zbawić. Und doch wollte er alles tun, um so viel wie möglich zu retten. A jednak wszystko on chciał czynić tak, aby na ile to możliwe, jak największą ilość ludzi przyprowadzić do zbawienia. Das zeigt uns deutlich seine Gesinnung. To dobitnie nam pokazuje jego usposobienie. Es ist nicht nur eine Sache, mit den Sünden zu dem Herrn Jesus Christus zu kommen. Bo to nie tylko chodzi o to, żebyśmy z naszymi grzechami przyszli do Pana Jezusa. Das Heil in dem
Herrn Jesus anzunehmen im Glauben. Abyśmy przyjęli tylko to zbawienie oferowane w Panu Jezusie. Sondern es ist eine ganz wichtige Sache, in welcher Gesinnung wir leben. Ale jest to bardzo ważną rzeczą, w jakim usposobieniu będziemy to czynili. Bei Paulus war es in Ordnung. W przypadku Pawła było wszystko w porządku. Und deshalb konnte er auch sagen in Vers 1, seid meine Nachahmer. I dlatego on mógł powiedzieć w wierszu pierwszym, który czytaliśmy, 11 rozdziału, bądźcie naśladowcami moimi. Das hat er in Kapitel 4 auch schon einmal gesagt. Już takie słowa powiedział w 4 rozdziale. Dort in Vers 16. Czytamy to w wierszu 16. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Wenn wir Nachahmer sein wollen, jeśli my chcemy być naśladowcami, dann schließt das das Neue aus. Das Neue schließt das aus. Weil wir was Vorhandenes uns zu eigen machen wollen. Nachahmer ist jemand, der etwas vor sich sieht und das sich zu eigen macht. Naśladowcą to jest ktoś taki, który widzi wzorzec i te postępowanie wzorca przywłaszcza sobie i sam według tego postępuje. Er möchte nichts eigenes. On nie chciałby postępować według tego, co jest jego własne, sondern er möchte genauso das tun, was Paulus getan hat. Ale on dokładnie chce czynić to, co czynił Paweł. Ist das ein Thema für alte Christen? Czy to w ogóle jest temat dla starych chrześcijan? Für Väter in Christo, Mütter in Christo. Czy to jest temat dla ojców w Chrystusie, dla matek w Chrystusie? Nein, das ist das nicht. Nie, to nie jest. Wir schlagen mal den ersten Thessalonicher Brief auf. Otwórzmy teraz pierwszy list do Tesaloniczan. Da heißt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 6. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w szóstym wierszu możemy przeczytać, dass diese jungen Gläubigen Nachahmer geworden waren. Że ci młodzi wierzący stali się naśladowcami. Und dass sie selbst dadurch wieder anderen zu Vorbildern geworden sind. In Vers 7. I tym samym dla innych stali się wzorem do naśladowania. Wiersz 7. Also, Nachahmer kann man direkt sein, wenn man zum Glauben an Herrn Jesus gekommen ist. A więc naśladowcą może być od razu ktoś taki, który dopiero co uwierzył w Pana Jezusa. Haben wir das nicht alle erlebt? Czyśmy tego wszyscy nie doświadczyli w życiu? Im natürlichen irdischen Leben? W naszym naturalnym, codziennym życiu. Ich war mal sehr erstaunt, wie einer meiner Söhne, als sie noch sehr klein waren, mich nachahmte. Ja bardzo byłem zdziwiony, jak jeden z moich synów jeszcze był malutki, a już zaczął mnie naśladować. So schnell geht das, nicht? To tak szybko się potoczyło, prawda? Aber hier geht es um die geistliche Gesinnung. Ale tutaj chodzi o to usposobienie duchowe. Wir sollen Nachahmer sein, wie Paulus war. My powinniśmy być naśladowcami, tak jak tutaj naśladowcą był Paweł. Paulus war auch Nachahmer. Paweł też był naśladowcą. Er ahmte Christus nach. On właśnie naśladował Chrystusa. Er zeigt, ich gehe den Weg. On pokazywał, ja idę drogą. Ihr habt in mir ein sichtbares Vorbild. A wy we mnie macie taki jawnie widoczny przykład. Aber mein Weg ist auch euer Weg. Ale moja droga jest również i waszą drogą. Er ist auf das Ziel Jesus Christus ausgerichtet. A ta droga jest skierowana w kierunku celu, którym jest Jezus Chrystus. Davon spricht er auch in Philipper 3. O tym też i on napisał w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Das Ziel war Christus. Celem jego był Chrystus. Und Christus war auch sein Lebensinhalt. I Chrystus był również treścią jego życia. Wie schön, dass dieser Mann geleitet durch den Geist Gottes das sagen kann.
Jakie to jest piękne, że ten mąż kierowany przez Ducha Bożego mógł właśnie takie słowa powiedzieć. Ich glaube, wir hätten alle Schwierigkeiten zu sagen, seid meine Nachahmer. Ja myślę, że my wszyscy mielibyśmy tą trudność, aby powiedzieć, bądźcie naśladowcami moimi. Bei Paulus war das kein Thema. Ale w przypadku Pawła to przecież nie dotyczyło go. Der Heilige Geist hat das so in seine Feder diktiert, so hat er es niedergeschrieben. Bo Duch Święty tak mógł pokierować, aby podyktować pod jego pióro, aby on takie słowa zapisał. Wie muss dieses Verhalten den Herrn geehrt haben? Jakże to postępowanie musiało uczcić Pana. Wie muss es ihn erfreut haben? Jakże musiało też i jego bardzo ucieszyć. Und das ist ja nicht nur etwas für Männer, sondern genauso für Frauen. I jest to rzecz nie tylko dla mężczyzn, ale dokładnie tak samo też i dla niewiast. Jetzt sagt er, ich lobe euch. I teraz on powiedział, a ja was tutaj chwalę. Paulus war, wie wir wissen, anderthalb Jahre in Korinth und hatte dort gearbeitet. Anderthalb Jahre in Korinth. Jak wiemy, Paweł był półtora roku w Koryncie i on tam pracował. Und dann war so vieles in Unordnung geraten. A potem po jego odjeździe tak wiele rzeczy popadło w zaniedbanie, w nieporządek. Und doch lobt er immer wieder auch die Korinther. A jednak ciągle na nowo on również i tych Koryntian chwali. Wenn was zu loben ist, dann lobt er. Bo gdy on znalazł coś, co mógłby ich za to pochwalić, to on nie omieszkał ich pochwalić. Wir übersehen manchmal das Gute bei unserem Bruder, bei unserer Schwester. O, jakże łatwo my przeoczymy to, co w naszym bracie albo w naszej siostrze jest dobrym. Beschäftigen uns nur mit dem Negativen. I jakże łatwo zajmujemy się tylko jego negatywnymi stronami. Welch ein gutes Beispiel gibt Paulus uns hier. O, jakże dobry przykład daje nam tutaj Paweł do naśladowania. Wir sehen uns Vers 17 an, unserem Kapitel. I teraz możemy przyjrzeć się 17 wierszowi naszego 11 rozdziału. Da sagt er, dass er nicht loben kann in einem anderen Punkt. Tutaj powiedział, że on w innym punkcie nie pochwala ich. Am Ende von Vers 22 unseres Kapitels sagt er, dass er auch da nicht loben kann. A pod koniec 22 wiersza również i po raz drugi musiał powiedzieć, i za to was nie pochwalam. Aber hier zunächst lobt er. Ale najpierw, gdy rozpoczął do nich mówić, to pochwalił. Warum lobt er? Dlaczego on pochwalił? Er sagt, weil ihr in allem meiner gedenkt. Dlatego, że on tutaj napisał, że wy we wszystkim o mnie pamiętacie. Drugi wiersz. Die hatten Paulus nicht aus dem Gedächtnis verloren. Oni nie wymazali sobie Pawła ze swojej pamięci. Sie wussten noch genau, wie er sich verhalten hat. Oni dokładnie jeszcze wiedzieli, w jaki sposób on się zachowywał. Und deshalb konnte er das lobend hier erwähnen. I dlatego mógł Paweł o tym wspomnieć łącznie z pochwałą. Sie hatten ihn gewissermaßen vor ihrem inneren Auge. Oni w pewnym sensie mieli go przed swoimi wewnętrznymi oczami. Und sie hatten darüber hinaus die Überlieferungen. I oni ponadto mieli też i wszelki przekaz, jaki oni tutaj od niego otrzymali. Überlieferung kennen wir aus den Evangelien. Te przekazy Boże również znamy z treści Ewangelii. Da wird dieser Begriff oft negativ genannt, von dem Herrn Jesus auch. I te pojęcie również zostało przez Pana Jezusa negatywnie wymienione. Die Ältesten hielten die Überlieferung wichtiger als das Wort Gottes. Gdyż Pan Jezus widział, że starsi z ludu uważali wszystkie przekazane przez ojców zalecenia jako ważniejsze niż przepisy Boże. Das musste er kritisieren. I dlatego Pan Jezus musiał to skrytykować. Das Wort Gottes ist die Basis. Bo dla wszystkich podstawą jest Słowo Boże. Meint denn Paulus hier mit Überlieferung etwas Negatives? Czy Paweł ma tutaj na myśli coś negatywnego, mówiąc o tych przekazach? In keiner Weise. Nie, w żadnym wypadku. Das geht aus dem Zusammenhang eindeutig hervor.
to z treści tego całego urywku możemy jasno wyczytać. Paulus hatte durch Offenbarung etwas von Gott empfangen. Paweł przez objawienie Boże otrzymał coś und hatte das den Korinthern weitergegeben. I on to przekazał Koryntianom dalej. Es war gewissermaßen inspiriert ihnen angetragen worden. To tak można by powiedzieć, w sposób inspirowany zostało im dalej na nich przeniesione. Gott, der Heilige Geist hat ihn geleitet. Bóg, Duch Święty kierował nim. Und somit hat er Wort für Wort Worte Gottes ausgesprochen. I on w ten sposób słowo po słowie wolę Bożą wypowiedział. Das ist also nicht das, was wir heute machen. A więc jest to rzecz, którą my dzisiaj nie robimy, nie wykonujemy, tak? Natürlich ist es auch unser Wunsch, unser Gebet, dass der Herr uns durch seinen guten Geist leitet. Naturalnie to jest naszym życzeniem i o to się modlimy, żeby on nas przez Ducha swego kierował. Aber kein Bruder kann für sich in Anspruch nehmen, dass er Wort für Wort inspiriert redet. Ale żaden z braci nie jest uprawniony do tego, żeby powiedzieć, że słowo po słowie to, co ja wypowiadam, jest inspirowane przez Boga. Diese Überlieferung hielten sie fest. I Koryntianie trzymali się tych wszystkich przekazanych im rzeczy. Das ist auch das, was wir im Lied zum Ausdruck gebracht haben. To jest również i to, o czym żeśmy w naszej pieśni śpiewali. Wir haben das Wort Gottes empfangen. Bo my otrzymaliśmy właśnie Słowo Boże. Und wir sind verpflichtet, es festzuhalten. I jesteśmy zobowiązani, aby się go mocno trzymać. Warum halten wir das Wort Gottes fest? Dlaczego my trzymamy się mocno Słowa Bożego? Weil wir wissen, dass das Wort Gottes, wenn wir es befolgen, immer Segen mit sich bringt. Bo my wiemy, że Słowo Boże, jeżeli będziemy według Niego postępować, zawsze przyniesie nam błogosławieństwo. Und weil wir darüber hinaus den Herrn ehren. I dokładnie przez takie postępowanie my uczcimy naszego Pana. Jetzt kommt er in Vers 3 auf vier unterschiedliche Ebenen zu sprechen. I w trzecim wierszu on zaczyna tutaj wspominać o czterech różnorodnych rzeczach. Und zwar ist es zunächst die oberste Ebene, Gott. A mianowicie najwyższą płaszczyzną czy poziomem jest Bóg. Darunter ist Christus. Pod nim Chrystus. Darunter ist der Mann. Pod nim mężczyzna. Und darunter ist die Frau. A pod nim niewiasta. Hier geht es bei Mann und Frau um das männliche bzw. weibliche Geschlecht. Jeśli chodzi o określenie mąż czy niewiasta, tu chodzi po prostu o cały, o wszystkie niewiasty, czyli o wszystkich mężczyzn. Wir schlagen mal Galater 3 auf. Otwórzmy teraz Galacjan 3 rozdział. Da sehen wir, dass diese Unterschiede in den Geschlechtern aufgehoben sind. Tam będziemy mogli zobaczyć, jak te różnice pomiędzy płciami zostały tutaj podkreślone. Galater 3, vers 28. Trzeci rozdział listu do Galacjan, 28 wiersz. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Wenn wir nach dem inneren Menschen auch der neuen Schöpfung angehören, jeżeli my w naszym wewnętrznym człowieku należymy do tego nowego stworzenia, gehören wir doch äußerlich noch der ersten Schöpfung an. To jednak zewnętrznie w naszych ciałach należymy dalej do pierwszego stworzenia na tym świecie. Und haben nach Männern und Frauen unterschiedliche Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. I my jako mężczyźni i jako niewiasty w tym świecie mamy do spełnienia różnorodne zadania. Deshalb spricht das Wort auch hier von Mann und Frau oder männlich und weiblich. Dlatego Słowo Boże tutaj mówi o mężczyźnie i o niewieście. Wir erkennen auch, dass wir alle eine untergeordnete Stellung haben. Ale ponadto jeszcze rozpoznajemy, że wszyscy zajmujemy podporządkowane stanowisko.
Ob wir nun Mann oder Frau sind, wir haben eine untergeordnete Stellung. Obojętnie czy mąż czy niewiasta, zajmujemy podporządkowane stanowisko. Ja, selbst der Jesus nimmt eine untergeordnete Stellung als Mensch ein in der Herrlichkeit. Nawet Pan Jezus jako człowiek w tym stworzeniu zajął stanowisko podporządkowane. Paulus sagt, ich will, dass ihr das wisst. Ja, Paweł powiedział, ja chciałbym, abyście o tym wiedzieli. Sicherlich hatte er in seiner Anwesenheit davon gesprochen. Z całą pewnością, gdy on był obecny, to musiał im o tym mówić. Aber es besteht bei uns immer die Gefahr, dass wir etwas vergessen. Ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że my coś zapomnimy. Oder durch gesellschaftliche Strömung das ignorieren. Weil die Gesellschaft sich ändert, ändert sich schnell auch unser Verhalten als Christen. Ponieważ też i nasze otoczenie się zmienia, to istnieje niebezpieczeństwo, że może zacząć się zmieniać nasze zachowanie jako chrześcijan. Und sehen wir das nicht heute in unserer Gesellschaft? A przyjrzyjmy się dzisiaj naszemu otoczeniu. Wie viel Kummer, wie viel Herzeleid ist dadurch entstanden, dass wir diese untergeordnete Stellung nicht einnehmen? Ile zmartwienia, ile problemów powstało w społeczeństwie, bo wszyscy razem nie zajmujemy te podporządkowane stanowisko. Ich bin ja noch kein alter Mann. Ja nie jestem jeszcze bardzo starym mężczyzną. Doch diese paar Jahrzehnte, die ich zurückblicke. Ale te parę dziesiąt lat, gdy spojrzę sobie wstecz, kann ich sagen, wie gewaltig hat sich unsere Gesellschaft verändert. To potrafię to ocenić, jak potężnie zmieniło się całe społeczeństwo. Und das ist sicherlich die Erfahrung, die wir alle mehr oder weniger gemacht haben. I z całą pewnością jest to doświadczenie, które wszyscy w mniejszym lub większym stopniu doświadczamy. Deshalb wollen wir uns in diesem Punkt auch immer wieder an Gottes Wort erinnern. I dlatego w tym punkcie ciągle na nowo przypominajmy sobie to, co jest zapisane w Słowie Bożym. Damit wir alle glücklich unseren Weg gehen. Abyśmy wszyscy mogli szczęśliwie iść naszą drogą. Der Feind sagt, die Forderung des Wortes Gottes beschränke deine Freiheit. Nieprzyjaciel nam podszeptuje, że żądania Słowa Bożego ograniczają twoją wolność. Was sagt der Glaube? A co wiara na to odpowiada? Der Glaube sagt, die Beschränkung des Wortes Gottes führen zum wahren Glück. A wiara odpowiada, ograniczenie ze strony Słowa Bożego prowadzi nas do prawdziwego szczęścia. Zunächst wird Christus als Haupt vorgestellt. I najpierw jest tu przedstawiony Chrystus jako głowa. Kolosa. List do Kolosan. Kolosa 2, Vers 10. Drugi rozdział, 10 wiersz. Sehen wir, dass Christus das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Chrystus jako głowa wszelkiej nadziemnej władzy i zwierzchności. Kolosa 1, Vers 18 heißt es, dass er das Haupt des Leibes der Versammlung ist. A pierwszy rozdział, 18 wiersz pokazuje, że on jest głową zgromadzenia. Und wenn wir an den Epheserbrief denken, dann sehen wir ihn als Haupt über alles. A gdy pomyślimy o treści listu do Efezjan, to zauważymy, że on jest głową ponad wszystkim. Es ist für uns eine große Freude. I to jest dla nas przedmiotem wielkiej radości, den Herrn Jesus als Haupt zu betrachten. Aby rozważać Pana Jezusa jako głowę. Denn es ist ein vollkommenes Haupt. Gdyż jest to doskonała głowa. Es ist ein allwissendes Haupt. Gdyż jest to głowa wszechwiedząca. Es ist ein Haupt, was uns endlich liebt. Jest to głowa, która nas nieskończenie bardzo miłuje. Was unendlich weise ist. Głowa, która jest nieskończenie mądra. Was ganz genau weiß, unsere Wege so zu lenken, wie es gut ist. Która dokładnie wie, jak kierować naszymi drogami, aby było to dla dobra naszego. Es ist auch ein allmächtiges Haupt.
I to jest też wszechpotężna, wszechmocna głowa. Er zeigt uns nicht nur den Weg, er will uns auch den Weg führen und ihn durchtragen. On nie tylko nam tą drogę pokazuje, ale tą drogą chce nas prowadzić, a gdy konieczne, to nas przenieść. Dieses Haupt hat der Mann. Dieses Haupt, Christus hat der Mann. I taką głowę Chrystusa ten mąż właśnie posiada, taką głowę. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Czy to nie jest coś wspaniałego, wielkiego? Die Menschen dieses Zeitlaufs machen einen Strich dadurch. Ludzie obecnego czasu, oni to przekreślają. Sie sagen, wie damals vor 2000 Jahren, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Oni mówią dokładnie tak samo, jak ludzie przed 2000 lat powiedzieli, nie chcemy, aby ten nad nami panował. Nein, Christus ist ein vollkommenes und gütiges Haupt. Nie, Chrystus jest doskonałą i dobrotliwą głową. Jetzt sehen wir, das Haupt der Frau ist der Mann. I tak możemy widzieć, że głową niewiasty jest mąż. Das ist natürlich ein großer Gegensatz. To jest naturalnie coś przeciwstawnego. Der Mann ist immer unvollkommen. Bo mężczyzna zawsze jest niedoskonały. Er hat Schwächen, er hat Eigenarten. Mężczyzna ma swoje słabości, jest zawsze swego rodzaju. Und wir können noch manches andere aufführen. Wir können noch manches andere. I jesteśmy w stanie też i niejedną inną słabość jeszcze przytoczyć. In dieser Rangfolge geht es nicht um Wertigkeit. Jeśli chodzi o tą kolejność, te uporządkowanie, to nie chodzi tutaj o uporządkowanie pionowe, sondern es geht um eine gewisse Macht, um einen gewissen Rang, den der Schöpfer festgelegt hat. Ale chodzi tu o pewnego rodzaju stanowisko, urząd, który został darowany przez Stwórcę. Und dann nimmt die Frau einen untergeordneten Platz ein. I w tym stanowisku to niewiasta zajmuje miejsce podporządkowane. Und jede Frau nimmt nach den Gedanken Gottes den untergeordneten Platz ein, wenn sie es richtig macht. I każda niewiasta, jeżeli prawidłowo to wykonuje, to zajmuje to stanowisko podporządkowane zgodnie z wolą Bożą. Das tun unsere Frauen auch, obwohl sie unsere Schwächen kennen, nicht? To czynią nasze małżonki, pomimo tego, że znają nasze słabości. Darüber dürfen wir dankbar sein. I za to możemy być zawsze wdzięczni. Sollen wir denn über unsere Frauen herrschen? Ale czy z tego powodu my mamy panować nad naszymi żonami? Jetzt müssen wir noch mal eben kurz an den Anfang der Bibel gehen. Teraz króciutko musimy wrócić do początków Biblii. Da heißt es, Kapitel 2, Vers 18. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 18 wiersz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Albo porównywalną do niego. Also es ist kein unterschiedlicher, keine unterschiedliche Wertigkeit. A więc to tutaj nie jest wyrażona jakaś różnica w tym uporządkowaniu pionowym. Aber schon ein unterschiedlicher Rang. Ale w pewnego rodzaju urząd, inny urząd. Und Gott hat das gesehen, dass die Frau fehlt. Bóg to zauważył, że brakuje tej niewiasty. Und somit war es sein Wille, dass diese Frau hervorkommen sollte. I to było jego wolą, aby niewiasta to uzupełniła do doskonałości. In Vers 24 sagt er,
A w wierszu 24 powiedział: Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Diese beiden Personen werden in der Ehe eine Einheit sein. Te dwie osoby w małżeństwie stają się jednością. Es ist ein gegenseitiges Verschmelzen ineinander. Jest to wzajemne stapianie się jednej osoby z drugą. Dann kommt in Kapitel 3 der Sündenfall. Następnie czytamy w trzecim rozdziale o tym upadku w grzech. Und da sagt Gott, dass der Mann über die Frau herrschen wird. I w tym rozdziale Bóg powiedział, że mąż będzie panował nad niewiastą. Herrschen geht noch weiter als eine untergeordnete Stellung einnehmen. Panować nad kimś to jest określenie, które jeszcze dalej się posuwa niż zajmowanie stanowiska podporządkowanego. Gott erwartet nicht, dass wir Männer herrschen. Bóg nie oczekuje tego, aby mężowie panowali. Dass wir herrschen ist eine Folge unserer Eigenwilligkeit nach dem Sündenfall. Panowanie właśnie jest następstwem naszej samowoli, która nastąpiła po upadku w grzech. Es ist hier gewissermaßen eine Feststellung. W pewnym sensie jest to stwierdzenie faktu, który zaistniał. Über Jahrhunderte weg hat der Mann seine Position nicht eingenommen nach 1. Korinther 11. Przez setki lat mężczyzna nie zajmował swojego stanowiska zgodnego z tym, co czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale. Er hat geherrscht. On po prostu panował. Er sollte eine Stellung über der Frau einnehmen. A miał zająć stanowisko nad niewiastą. Und sie sollte unterwürfig sein. A ona miała być mu poddaną. Kinder werden aufgefordert, Epheser 6, gehorsam zu sein. Dzieci właśnie są wzywane do tego, aby były posłuszne w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Diese Forderung finden wir nicht im Hinblick auf die Frau dem Mann gegenüber. Ale tego rodzaju żądania nie znajdujemy w stosunku do niewiasty, aby była posłuszną mężowi swemu. Wie könnte das auch sein? Bo jakby to mogło być? Wo die Ehe gleichzeitig in eine Beziehung der tiefsten Liebe eingebettet ist. Gdy małżeństwo jest jednocześnie tym związkiem tej najgłębszej miłości. Nein, Frau und Mann sind eine Einheit. Nie, niewiasta i mężczyzna stanowią jedność. Unterschiedlicher Rang. Zajmują różne stanowiska, aber eine herzliche Liebe. Ale łączy ich serdeczna miłość. Dann sehen wir, dass das Haupt des Christus Gott ist. Następnie widzimy, że głową Chrystusa jest Bóg. Das ist die oberste Autorität, vor ihr haben wir uns zu beugen. To jest ten najwyższy autorytet, przed którym też i my musimy się skłaniać. Deshalb wird es an dieser Stelle ganz wichtig. I w tym miejscu jest to bardzo ważne, dass wir den untergeordneten Gedanken erkennen und trainieren. Abyśmy tą myśl podporządkowania znali i trenowali ciągle. Wir sind letzten Endes alle Gott verantwortlich. My koniec końców wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Wir sind alle Jesus Christus verantwortlich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Jezusem Chrystusem. Er hat die ganze Schöpfung für sich erworben. On całe stworzenie dla siebie samego pozyskał. Und deshalb sind wir alle zur Unterwürfigkeit angehalten. I dlatego my wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani, aby zachować stanowisko podporządkowanych. In Vers 4 zeigt jetzt, dass wir sehr schöne Aufgaben haben. A w wierszu 4 pokazuje nam, że my mamy bardzo piękne zadanie do spełnienia. Wir haben die Aufgabe zu beten und zu weissagen. My otrzymaliśmy to zadanie, aby się modlić i prorokować.
Weissagen, was ist das? Prorokowanie, cóż to takiego? Wenn jemand weissagt, dann spricht er aus der Gegenwart Gottes heraus Gedanken Gottes, die in dieser Situation angemessen sind. Jeśli ktoś prorokuje, to będąc w tej obecności Bożej, wypowiada myśli Boże, które są odpowiednie i pasujące do tej sytuacji, o której mówi. Es ist ein Dienst, der in der Öffentlichkeit getan wird. Jest to służba, która jest publicznie wykonywana. Nicht, wo ich ganz alleine bin. A nie tam, gdzie ja jestem tylko sam jeden. Weissagung ist immer etwas einem anderen gegenüber. Prorokowanie to jest służba wykonywana w stosunku do innych. Und dann wird eine weitere Tätigkeit vorgestellt, das ist das Beten. I później przedstawiona jest następna czynność, a mianowicie modlenie się. Und beides ist hier gemeint in der Öffentlichkeit. I obydwie te czynności tutaj są wspomniane jako wykonywane publicznie. Und dann soll Mann und Frau unterschiedlich sich verhalten. I w tym względzie mężczyzna i niewiasta powinni się zachowywać w różny sposób. Wenn der Mann betet oder weissagt, jeśli mężczyzna modli się albo prorokuje, dann soll er nichts auf dem Haupt haben. To nie powinien mieć nakrycia głowy. Und wenn die Frau betet oder weissagt, dann soll sie etwas auf dem Haupt haben. A jeżeli niewiasta się modli lub prorokuje, powinna mieć nakrytą głowę. Ich wiederhole noch einmal. Jeszcze raz to powtórzę. Es geht um das öffentliche Tätigwerden im Gebet oder zum Weissagen. Chodzi tutaj o publiczne wykonywanie tej służby w modlitwie lub prorokowania. Das beschränkt sich in keiner Weise auf die Zusammenkünfte. W żadnym wypadku nie ogranicza się to do, czy nie dotyczy to tych miejsc zgromadzania się. Denn Kapitel 14, gdyż czytamy w 14 rozdziale, schweigen ja die Frauen in den Zusammenkünften, Kapitel 14, Vers 34. 14 rozdział, 34 wiersz. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Wir lesen auch die Parallelstelle aus 1. Timotheus 2 dazu. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, jeszcze do tego przeczytamy. 1. Timotheus 2, Vers 12. 12 wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 wiersz. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Also, Frauen sind nicht tätig in den Zusammenkünften. A więc niewiasty nie wykonują służby czynnej w zgromadzeniu. Und doch haben sie Möglichkeiten zu beten und zu weissagen. A jednak dana im jest ta możliwość gdzie indziej, aby modliły się i prorokowały. Wir lesen noch mal einen Vers aus Kapitel 14, 1. Korinther 14. Jeszcze jeden wiersz 14 rozdziału przeczytamy. Vers 3. Trzeci wiersz. Da wird uns erklärt, was Weissagen für Auswirkungen hat. Tutaj jest wyjaśnione, jakie oddziaływanie ma właśnie służba tego prorokowania. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Also der Mann hat nichts auf dem Kopf und die Frau hat etwas auf dem Kopf. A więc mężczyzna nie ma nakrywać głowy, niewiasta ma nakrywać głowę. Wenn die Frau aktiv wird, dann hat sie eine Kopfbedeckung. Jeśli w tym względzie niewiasta będzie aktywna, to niech ma też i nakrycie głowy. Wo kommt das zum Beispiel vor? W których miejscu może się to przytrafić? Wenn die Frau alleine zu Hause ist mit den Kindern betet. Jeśli niewiasta będzie samotnie w domu razem z dziećmi i będzie się z nimi modliła. Oder wenn die Frau eine andere Schwester besucht und mit ihr betet. Albo jeżeli jakaś siostra odwiedzi drugą siostrę i razem się będą modliły.
oder ein Wort gelesen wird, albo razem przeczytają ze Słowa Bożego, oder die Frauen sich treffen zu einem Zusammensein, albo w innym przypadku zgromadzi się, spotka się kilka niewiast, dann trägt die Frau eine Kopfbedeckung, die das Gebet spricht. To niech ta niewiasta, która będzie się modliła, ma nakrytą głowę. Immer dann gewissermaßen, wenn sie die Funktion eines Mannes übernimmt, trägt sie eine Kopfbedeckung. Zawsze w tym wypadku, gdy niewiasta przejmuje funkcję zwykle wykonywaną przez mężczyznę, niech nosi nakrycie głowy. Es gibt Gewohnheiten, die darüber hinausgehen. Są też i takie zwyczaje, które wykraczają ponad te słowa. Das kann durchaus sein. Może tak się przytrafić. Dass vielleicht grundsätzlich beim Beten im Haus die Frau, auch wenn der Mann dabei ist, eine Kopfbedeckung trägt. Że jakaś niewiasta zasadniczo zawsze, gdy nawet jest obecny mężczyzna w domu i on się modli, też nakrywa swoją głowę. Das kann durchaus sein. Tak może być. Das verbietet das Wort Gottes nicht. Czegoś takiego Słowo Boże nie zabrania. Aber wir wollen das auch nicht unterbewerten. Ale czegoś takiego też i nie umniejszajmy znaczenia tego. Wir wollen nicht sagen, das sind nur Äußerlichkeiten. Nie chciejmy mówić takiej siostrze, to tylko takie zewnętrzne oznaki. Wenn ich einen Irrlehrer begrüße nach Johannes, zweiten Johannesbrief, wäre das auch nur eine Äußerlichkeit. Gdyż pozdrowienie jakiegoś człowieka przynoszącego błędną naukę zgodnie z pierwszym listem Jana, z drugim listem Jana, to byłoby to też tylko taką zewnętrzną czynnością. Gottes Wort warnt eindringlich davor. Słowo Boże dobitnie przed tym ostrzega. Oder wenn ich einen Ausgeschlossenen begrüße, ist auch eine Äußerlichkeit. Albo gdy ja witam się, czy podaję rękę komuś wyłączonemu, to też jest czynność taka zewnętrzna. Nein, das ist nicht nach den Gedanken des Herrn. Ale wiedzmy, że to nie jest zgodne z myślami Pana. Gibt es Beispiele, wo Frauen geweissagt haben? Czy są takie przykłady, w których niewiasty prorokowały? Sehr viele. Bardzo dużo. Denken wir nur an Anna, Lukas 2. Pomyślmy sobie na przykład o Annie w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Eine Prophetin. O niej jest napisane prorokini. Sie hat geweissagt. Ona prorokowała. Denken wir an die Söhne des Philippus. Die Töchter des Philippus, Entschuldigung, ja. Pomyślmy również i o córkach Filipa. Sie haben geweissagt. O nich też jest napisane, że one prorokowały. Und wenn wir an die alten Schwestern im Titusbrief denken, a gdy pomyślimy o wymienionych w liście Tytusa tych starszych niewiastach, die junge unterweisen sollen, które miały właśnie pouczać młodsze niewiasty, geht das in die gleiche Richtung. To ta myśl w tym samym kierunku podąża. Was ist das doch für ein Segen, wenn Männer und Frauen aus der Gegenwart Gottes heraus Gedanken Gottes zum Ausdruck bringen? Jakież to jest wielkie błogosławieństwo, jeśli mężowie i niewiasty z obecności Bożej wypowiadają słowa Boże pasujące w danej sytuacji. Wenn Paulus da auf dem Schiff ist und vor allem das Gebet spricht. I gdy Paweł był na statku i publicznie modlił się, dann hatte er keine Kopfbedeckung auf. Dann hatte er keine Kopfbedeckung auf. To nie miał nakrycia głowy. Obwohl das bei den Juden ja üblich ist, nicht? Bei den Juden war das üblich, eine Kopfbedeckung zu tragen. Pomimo tego, że było to w zwyczaju Żydów, aby nosić nakrycie głowy. Und ihr kennt ja auch aus der heutigen Zeit noch die Gewohnheit der Juden. I z pewnością znacie i z dzisiejszych czasów przyzwyczajenia Żydów. Aber hier zeigt das Wort,
Ale tutaj Słowo Boże nam pokazuje, wie wir als Männer und Frauen uns richtig zu verhalten haben. W jaki sposób mężczyźni i niewiasty mają się właściwie zachować. Vers 4, wenn der Mann etwas auf seinem Haupt hat, entehrt sein Haupt. A w wierszu 4 nawet czytamy: każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Wen entehrt er? Kogo on teraz hańbi? Sein Haupt. Swoją głowę. Christus. Chrystusa. Das wollen wir doch alle nicht. Przecież tego byśmy nie chcieli wszyscy. Nein, wir wollen ihn ehren. Przecież my chcielibyśmy go zawsze uczcić. Eine Frau, die ohne Kopfbedeckung betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. A kobieta, która się modli lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Wer ist ihr Haupt? Kto jest jej głową? Der Mann. Mąż. Und deshalb sind wir Männer gefordert. Deshalb sind wir Männer gefordert. Dlatego my, mężczyźni, wzywani jesteśmy. Wir müssen unseren Frauen die Gedanken Gottes hierüber erklären. Abyśmy naszym żonom myśli Boże wyjaśniali. Und müssen ihnen auch den Wert deutlich machen, die diese Anordnung hat. I dobitnie im pokazywali tą wartość tego zarządzenia Bożego, o którym teraz mówimy. Und dass darauf der Segen ruht. I że na tym wszystkim spoczywa błogosławieństwo Boże. Wir haben gesehen, dass Paulus sagt: Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi. Mówiliśmy o tym, że Paweł powiedział: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Und zeig dann, dass diese Gesinnung uns alle prägen kann. I pokazuje, że tego rodzaju usposobienie może nas wszystkich cechować. Dass sich auf das gute Wort Gottes gründet. Aby dobre Słowo Boże się ukorzeniło w nas. Dass wir als Gläubige eine gewisse Ordnung einzuhalten haben, hat gezeigt in den Versen 3, 4, 5 und 6. I w wierszach od 3 do 5 pokazał nam, że my, jako wierzący, mamy zadanie zachować pewnego rodzaju porządek. Und jetzt wollen wir ab Vers 6 lesen. Vers 6 bis 16. I teraz przeczytamy od 6 do 16 wiersza. 11 rozdział 1 listu do Koryntian, od 6 do 16 wiersza. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Also die Grundsätze hat er definiert. A więc wszystkie zasady zostały tutaj zdefiniowane. Die Frau bedeckt sich beim Beten und Weissagen. Niewiasta nakrywa głowę w trakcie modlitwy i prorokowania. Und der Mann macht es nach Vers 4 nicht.
a mężczyzna zgodnie z czwartym wierszem tak niech nie czyni. Jetzt ab Vers 6 bis anschließend 16 ist die Beweisführung. A teraz od 6 do 16 wiersza mamy zapisane udowodnienie tego. Warum dieses Bedecken und dieses Nichtbedecken einzuhalten ist. Dlaczego te nakrywanie albo nienakrywanie powinno być zachowywane? Wir sehen, dass hier in Vers 5 zum Schluss noch ein Zusatz ist. I widzimy tu w wierszu 5 jeszcze jest taki dodatek. Der darin begründet ist, es ist ein und dasselbe wie sie, wenn sie geschoren wären. Który na tym się opiera, bo byłoby to jedno i to samo, gdyby była ogolona. Will Paulus jetzt sagen, die Frauen sollen sich scheren lassen? Czy Paweł powiedział, że niewiasty mają się golić? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Sondern er will nur zeigen, dass es schändlich ist. On tutaj przeciwnie pokazuje, że tego rodzaju czynność jest haniebna. Wenn eine Frau unbedeckt betet oder weissagt. Jeśli jakaś niewiasta z nienakrytą głową modli się albo prorokuje. Wir haben hier in diesen Versen drei Haarzustände, wie ich die Haare haben kann. Tutaj mamy w tych wierszach określone trzy rodzaje sposobu czy stanu naszych włosów. Einmal geschoren. Po pierwsze, ogolonym być. Da sind dann überhaupt keine Haare mehr da. Czyli ktoś, kto nie ma w ogóle włosów. Dann haben wir in Vers 6 abgeschnittenes Haar. W wierszu 6 mamy, jest mowa o strzyżeniu włosów. Das ist das, wie es ein Mann normalerweise trägt. A więc jest to przypadek taki, jaki normalnie zawsze występuje w przypadku mężczyzny. Und dann haben wir in Vers 15 das lange Haar. I w wierszu 15 mamy tutaj wspomniane zapuszczone albo długie włosy. Das ist das frei wachsende Haar. A więc włosy, które swobodnie rosną. Das ungeschnittene Haar. Czyli włosy, które nie są strzyżone. Was wir aus 4. Mose 6 auch kennen, bei dem Gesetz des Nasiers. Co znamy również z 5. Księgi Mojżeszowej, z 6. rozdziału, w którym jest opisany ten zakon dotyczący Nazarejczyka, który nie miał strzyc swoich włosów. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass eine Frau sich nicht bedeckt in Vers 6, erster Teil. I w wierszu 6, w pierwszej połowie, wspomniana jest sprawa niewiasty, która by nie nakrywała głowę. Dann sagt Paulus, lass dich auch das Haar abschneiden. I wtedy Paweł mówi, to niech się też strzyże. Aber das kann ja nicht sein. Ale ponieważ tak nie powinno być, denn das Abschneiden des Haares ist ja schändlich. Gdyż strzyżenie włosów jest hańbiącą rzeczą. Denn es ist für eine Frau genauso schändlich, als wenn sie geschoren wäre. Tak samo hańbiącą dla kobiety, jak w takim przypadku, gdyby była całkowicie ogolona. Es gibt hier also eine gewisse Ordnung, a więc tutaj chodzi o pewnego rodzaju porządek, die in Vers 6 zugrunde gelegt wird. Który tutaj w wierszu 6 został ustanowiony jako obowiązujący. In den Versen 7 bis 9 wird ein weiteres Argument gebracht. W wierszach od 7 do 9 przytoczone są następne argumenty. Das ist die Schöpfungsordnung. Pokazujące, że tego rodzaju jest właśnie porządek panujący w stworzeniu. In Vers 10 haben wir ein weiteres Argument, die Engel. W wierszu 10 następny argument wskazujący na uległość ze względu na aniołów. Eine geistige Beurteilung haben wir in Vers 13. Duchowe osądzenie tej sprawy oglądamy w 13 wierszu. In Vers 14 haben wir die Natur. W 14 wierszu mamy wspomnianą naturę. Und dann könnten wir in Vers 16 sagen, es ist auch eine gewisse Gewohnheit.
I w 16 wierszu można by powiedzieć, i jest tutaj wspomniane pewnego rodzaju przyzwyczajenie, czy zwyczaj. Auch in diesem Punkt die richtige Gesinnung zu haben. Aby również i w tym punkcie mieć właściwe nastawienie. Vers 7. Wiersz 7. Der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Er hat eine Voranstellung, der Mann. Mężczyzna zajmuje stanowisko przewodzące. Er ist das höchste sichtbare Element in der Schöpfung. On jest tym najwyższym widzialnym elementem stworzenia. Hier auf dieser Erde. Tutaj na tej ziemi. Er ist das Bild Gottes. On jest tutaj obrazem Bożym. Und da wissen wir alle, wie schwach wir dieses Bild darstellen. I wszyscy dokładnie wiemy, jak słabo my reprezentujemy ten obraz. Und doch wird die Begründung hier gegeben. A jednak tutaj podane jest uzasadnienie. Der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, weil er das Bild Gottes ist. Że mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem chwały Bożej. Welch ein Adel spricht doch Gott hier dem Mann aus. O, jak szlachetnie Bóg się tutaj wypowiada w stosunku do mężczyzny. Er spricht sogar von Gottes Herrlichkeit. On tutaj mówi nawet o chwale Bożej. Und wir sagen noch einmal, wie weit bleiben wir dahinter zurück. A my jeszcze raz spójrzmy na siebie samych, jak daleko jesteśmy za tym. Bei dem Herrn Jesus war das vollkommen. W przypadku Pana Jezusa było to doskonałe. Es war die Ausstrahlung Gottes. On był tym odbiciem chwały Bożej. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. I upodobało się aby Bogu, aby w nim zamieszkała pełnia chwały Bożej. Er war die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. On był tym odbiciem Jego chwały. Aber bei uns ist das bei weitem nicht der Fall. Ale w naszym przypadku daleko nam do tego. Die Herrlichkeit des Mannes ist die Frau. A tą chwałą mężczyzny jest niewiasta. Auch sie hat eine Herrlichkeit. Ona też ma swoją własną chwałę. Darauf kommt ihr dann später zu sprechen. I o tym będziemy trochę później mówili. Vers 8 zeigt uns einen anderen Gedanken. Wiersz 8 tutaj kieruje nas na trochę inne myśli. Der Mann ist nicht von der Frau. Mężczyzna nie jest z kobiety. Adam ist nicht von der Frau. Adam nie powstał z kobiety, sondern Eva wurde von Adam gebildet. Ale Ewa została ukształtowana z Adama. Vers 9. 9. wiersz. Hier geht es um den Zweck. Tutaj pokazany jest cel. Der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Wir haben gesehen, Gott hat gesagt, 1. Mose 2, ich will ihm eine Hilfe machen seinesgleichen. Myśmy już o tym czytali, że Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, że ja chcę mu uczynić pomoc równą jemu, podobną jemu. Vers 10. 10. wiersz. Unterstreicht er nochmal den Gedanken, dass die Frau bei dieser Tätigkeit eine Macht auf dem Kopf haben soll? Podkreśla jeszcze raz tą sprawę, że niewiasta powinna mieć na głowie swojej oznakę uległości. Und begründet das, wie wir vorhin gesagt haben, in der Übersicht um der Engel willen. I tak jak już żeśmy to już wspomnieli w krótkim takim przeglądzie wszystkich wierszy, ma tak się stać ze względu na aniołów. Die Engel beobachten uns. Bo aniołowie obserwują nas. Was sagt Paulus an Timotheus? Co Paweł powiedział do Tymoteusza? Damit du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Abyś wiedział, jak masz się zachowywać w domu Bożym. Und wenn wir die Timotheusbriefe uns angucken, wenn wir die Timotheusbriefe uns angucken,
A gdy spojrzymy na list do Tymoteusza, dann sehen wir, dass er alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst. To zauważymy, że ten list obejmuje wszystkie zakresy ludzkiego życia. Wir sind immer als Gläubige im Haus Gottes. My jako wierzący zawsze znajdujemy się w domu Bożym. Und die Engel beobachten uns. A aniołowie obserwują nas. Sie können nicht in unser Herz sehen. One nie mogą widzieć naszego serca. Aber sie können die Weisheit und die Ordnung Gottes sehen. Ale one mogą obserwować tą mądrość i porządek, jaki Bóg ustanowił. Wenn wir sie auch in diesen Punkten beherzigen. Jeśli my w tym względzie będziemy sobie to w tych punktach brali do serca. Efezjan 3, vers 10. Efezjan, 3 rozdział, 10 wiersz. Da wird davon berichtet. O tym jest tutaj właśnie mowa. Efezjan 3, 10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez zgromadzenie różnorodną mądrość Bożą. Engel können die Weisheit Gottes darin sehen, dass wir uns entsprechend verhalten. Aniołowie mogą zobaczyć tą mądrość Bożą w tym, że my odpowiednio do tego będziemy się też zachowywali. Oder 1. Petrus 1. I list Piotra. 1. Petrus 1. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Da wird auch von den Engeln gesprochen, ganz zum Schluss, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Kapitel 1, Vers 12 am Schluss. 1. Petrus 1, Vers 12. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pod koniec 12 wiersza. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Welch eine Ehrung ist doch das. O, jakież tu jest uczczenie pokazane. Die Frauen können durch ihr Verhalten den Engeln deutlich machen, dass sie etwas von der Weisheit und Ordnung Gottes verstanden haben. Niewiasty poprzez swoje postępowanie mogą pokazać aniołom, że zrozumiały tą mądrość Bożą i odpowiednio do tego postępują. Wir denken manchmal gar nicht an die Engelwelt, nicht? My bardzo często nie myślimy o tym świecie aniołów. Und doch ist sie da. A jednak on istnieje. Für uns unsichtbar. Dla nas on jest niewidzialny. Aber dennoch real. Ale pomimo tego wszystkiego on jest realny. Und deshalb wollen wir auch dieses Argument um zu Herzen nehmen. I dlatego ten argument weźmy sobie do serca. Jetzt wurde besonders die Stellung des Mannes hervorgehoben. A teraz zostało szczególnie uwypuklone stanowisko mężczyzny. Und Gott ist immer ein Gott des Ausgleichs. A Bóg zawsze jest Bogiem równowagi. Jetzt zeigt uns, dass die Frau einen besonderen Stellenwert hat. Teraz właśnie pokazuje, że niewiasta ma szczególnego rodzaju stanowisko. In Vers 11. W 11. wierszu. Es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. To jest pokazane tutaj pokazanie wzajemnej zależności. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. W Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Dann in Vers 12 sehen wir, a następnie w wierszu 12 widzimy, der Mann ist durch die Frau geboren. Że mężczyzna jeder Mann ist durch die Frau geboren. Że każdy mężczyzna jest z niewiasty narodzony, aber letzten Endes hat alles seinen Ursprung in Gott. Ale koniec końców wszystko ma swój początek z Boga. In Vers 13 ruft er sie auf zur Beurteilung.
A w wierszu 13 wzywa ich, aby oni to osądzili. Ihr geistiges Unterscheidungsvermögen müsste ihnen an für sich auch klar machen, dass es richtig ist, dass eine Frau sich bedeckt. Ich duchowy, zdrowy sposób rozsądzania powinien to rozpoznać, że to jest rzeczą właściwą, aby niewiasta się nakrywała swoją głowę, gdy się modli. In Vers 14 zeigt er, dass es auch ein natürliches Empfinden gibt. W wierszu 14 pokazane jest, że również i jest istnieje takie odczucie naturalne. Dieses natürliche Empfinden macht deutlich, dass es eine Unehre für den Mann ist, langes Haar zu haben. Te naturalne odczucie poucza nas, że to jest haniebne dla mężczyzny, jeśli zapuszcza włosy. Aber dass es eine Ehre ist für die Frau, langes Haar zu haben. Ale jest to chwałą dla niewiasty, jeśli ona zapuszcza włosy. Es ist eine Ehre. Jest to tutaj chlubą. Ist das nicht interessant, dass dem Haar so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird in Gottes Wort? Czy to nie jest interesujące, że włosom w Słowie Bożym poświęcony jest tak dużo uwagi? Darüber hinaus zeigt er, dass das lange Haar der Frau als Schleier gegeben ist. A ponadto pokazane jest tu pod koniec 15 wiersza, że te włosy darowane są niewieście jako okrycie, czy jako zasłona albo welon. Eine gläubige Frau möchte für Jesus Christus da sein. Bo wierząca niewiasta chce być poświęcona całkowicie dla Jezusa Chrystusa. Sie möchte nicht die Aufmerksamkeit auf sich richten. Ona nie chce, aby uwaga otoczenia była skierowana na nią samą. Und sie will auch keine Blicke für andere Männer haben. Ona również też nie chce być przyciągającą spojrzenia wszystkich mężczyzn. Sondern sie will eine geistige Frau sein. Ale ona chce być duchową niewiastą. Es ist ihr als Schleier gegeben. I dlatego włosy darowane jej są tutaj jako ta zasłona czy welon. Hier in dem Abschnitt geht es nicht darum, wie die Haare getragen werden sollen. Tutaj w tym urywku w ogóle nie ma mowy o tym, w jaki sposób włosy mają być upięte czy noszone. Sondern es geht um diese drei unterschiedlichen Haarlängen. Ale tutaj chodzi o te trzy różnorodnej długości włosy. Paulus beendet diesen Punkt. I Paweł kończy ten sprawę w ten sposób. Dass er eine gewisse Ironie an den Tag legt. Że on pewnego rodzaju tutaj ironicznym zwrotem zakończa. Streitsucht ist nie gut. Skutliwość nigdy nie jest rzeczą dobrą. Aber wenn jemand streitsüchtig gut hält, ale jeżeli ktoś lubi upierać się przy swoim, so sagt er, so haben wir die Gewohnheit nicht. To on mówi, ale my takiego przyzwyczajenia albo zwyczaju nie mamy. Wir streiten nicht über diese Punkte. My nie będziemy się w sprawie tych punktów sprzeczać. Das tat Paulus nicht. Tego nie czynił ani Paweł. Das taten seine Mitarbeiter nicht. Tego nie czynili jego współpracownicy. Das tat auch die Versammlung Gottes nicht. I tego nie czyni też Zgromadzenie Boże. Wir haben gesehen, widzieliśmy tutaj. Vers 1 bis 16 behandelt Paulus das Thema, wie soll in der Öffentlichkeit gebetet oder geweissagt werden. I tak w tych wierszach od 1 do 16 pokazuje nam, w jaki sposób ma dokonywać się modlitwa i prorokowanie w publiczny sposób. Und jetzt wollen wir eine Anwendung noch machen. I teraz zastosujmy to dla nas samych. Im Hinblick auf die Zusammenkünfte. Mianowicie w powiązaniu z naszymi zgromadzeniami. Da haben unsere Schwestern ja auch eine Kopfbedeckung. Tam nasze siostry noszą nakrycie głowy. Sie dokumentieren damit einer sichtbaren und unsichtbaren Welt während der ganzen Stunde. One dokumentują w widoczny sposób dla tego niewidzialnego świata przez okres całej tej godziny zgromadzenia,
dass sie angesichts der Herrlichkeit des Herrn, że one w obliczu tej chwały Pana, eine untergeordnete Stellung einnehmen möchten. Chcą zajmować stanowisko podporządkowane. Müssen Kinder jetzt auch eine Kopfbedeckung tragen? Czy dzieci też mają nosić nakrycie głowy? Wir bereiten die Kinder für das Leben der Selbstständigkeit vor. My przygotowujemy dzieci do życia samodzielnego. Und irgendwann kommt sicherlich der Punkt, wo wir auch mit unseren Kindern über diesen Punkt sprechen müssen. I na pewno kiedyś nastanie taki punkt, taka chwila, w której na ten temat będziemy musieli z dziećmi porozmawiać. Und wo sie das auch wirklich praktizieren. Aby i one to w rzeczywistości praktykowały. Wie sagt Paulus zu Timotheus? Jak powiedział Paweł do Tymoteusza? Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. A Pan daruje ci zrozumienie w tych wszystkich rzeczach. Der ist keine Regelung. To nie jest z góry uregulowanie. Aber sicherlich ist es gut, wenn wir die Kinder mit diesen Gedanken bekannt machen. Ale z całą pewnością będzie dobrze, jeżeli zapoznamy nasze dzieci z tymi myślami. Damit sie auch später als erwachsene Personen, aby później już jako dorosłe osoby, nicht nur eine unterwürfige Stellung einnehmen, mogły zająć te podporządkowane stanowisko, sondern auch bei diesen wertvollen Tätigkeiten sich so verhalten. I w przypadku tych bardzo wartościowych czynności odpowiednio godnie się zachowywały. Wir wollen uns jetzt in den nächsten Versen zuwenden, 17 bis 19 lesen. I dlatego skierujmy nasze spojrzenie teraz na następne wiersze od 17 do 19 teraz przeczytamy. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział od 17 do 19 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Hier haben wir also einen Punkt, wo Paulus nicht loben kann. A więc mamy tutaj sprawę, w stosunku do której Paweł nie mógł ich pochwalić. Er hatte Mut zu loben. On miał odwagę, aby chwalić. Und wir haben auch gesagt, wir sollten Mut zum Loben haben. I powiedzieliśmy, że i my powinniśmy mieć odwagę, aby pochwalić. Aber wir müssen auch unter Umständen Mut haben, was Negatives anzusprechen. Ale również powinniśmy mieć odwagę, gdy to jest rzeczą konieczną, aby również zagadnąć na temat rzeczy, które nie są godne pochwały. Es gibt eine Zeit zum Reden. Bo jest taki czas, aby mówić. Und das sagt Salomo uns, es gibt eine Zeit zum Schweigen. I Salomon mówi, jest też i czas, aby milczeć. Hier war es offensichtlich die Zeit, dass Paulus reden musste. Tutaj najwyraźniej był właśnie czas, w którym Paweł musiał mówić. Denn die Korinther kamen zum Schlechteren zusammen. Gdyż Koryntianie nie zgromadzali się ku dobremu, czy lepszemu. Doch Paulus sagt nie, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. Paweł tutaj mówi, że zbieracie się ku gorszemu. Er sagt, ihr kommt nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammen. On im to jawnie pokazuje, nie schodzicie się ku lepszemu, ale ku gorszemu. Er kannte das Zusammenkommen aus der Zeit, wo er bei ihnen war. On znał te zgromadzenie z tych czasów, gdy on jeszcze był wśród nich. Und er sagt, ihr hattet die Möglichkeit, zum Besseren zusammenzukommen. I on tym samym im mówi, mieliście tą sposobność, aby zgromadzać się ku lepszemu. Er stellt ihnen erstmal das Bessere vor. Najpierw im przedstawił to, co jest lepsze. Und dann stellt er fest, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. A potem stwierdza, ale wy zgromadzacie się ku gorszemu. Was für Zusammenkommen meint er? Was für ein Zusammenkommen meint er? Jakie on ma tutaj na myśli zgromadzenie? Er meint das Zusammenkommen als Versammlung.
On ma na myśli tutaj zgromadzenie się jako zbór. Wann kommen wir als Versammlung zusammen? Kiedy my zgromadzamy się jako zbór? Zum Beispiel, wenn wir zusammenkommen, das Brot zu brechen. Na przykład wtedy, gdy schodzimy się, aby łamać chleb. Wenn wir zusammenkommen zur Wortverkündigung. Gdy zgromadzamy się, aby słuchać głoszenia słowa. Oder zum Gebet. Albo gdy zgromadzamy się na modlitwę. Und dann kann es sehr unterschiedlich sein. I wtedy może być to różnorodnie. Das sehen wir zum Beispiel in den sieben Versammlungen in der Offenbarung, Offenbarung 2 und 3. To oglądamy na przykład na przykładzie tych siedmiu zgromadzeń opisanych w Księdze Objawienia w drugim i w trzecim rozdziale. Wie unterschiedlich waren die Zustände in einzelnen Versammlungen? Jakież różnorodne były okoliczności tych wszystkich zgromadzeń. Jetzt verknüpfe ich den Gedanken einmal mit dem Abschnitt vorher. I teraz tą myśl połączę z tym poprzednio rozważanym urywkiem. Wenn Weissagung und Gebet in der richtigen Weise gepflegt wird. Jeżeli prorokowanie i modlitwa we właściwy sposób będą pielęgnowane, welch einen positiven Ausfluss hat das auf die Zusammenkünfte als Versammlung? Jakiś pozytywny wpływ będzie miało to na cały zbór, gdy będzie zgromadzony? Warum kamen sie zum Schlechteren zusammen? Dlaczego oni zaczęli schodzić się ku gorszemu? Es waren unter ihnen Spaltungen. Gdyż powstały pomiędzy nimi podziały. In Kapitel 1 hatte das Thema schon angerissen. Już w pierwszym rozdziale było to wspomniane. Kapitel 1, Vers 10. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 10 wiersz. Und in Kapitel 3 kommt auch nochmal auf diesen Sachverhalt zu sprechen. I jeszcze w trzecim rozdziale na ten temat zaczyna mówić. Und jetzt muss nochmal davon sprechen. I w naszym 11 rozdziale jeszcze raz musi na ten temat mówić. Spaltung ist ein Riss innerhalb einer Einheit. Podział to jest rysa w jakiejś całości. Das hat sich noch nicht getrennt. Jeszcze się to nie rozdzieliło. Man kommt immer noch an einem Ort zusammen. Jeszcze razem się zgromadzali na jednym miejscu. Aber irgendwo ist zwischendurch ein Riss. Ale gdzieś tam pomiędzy nimi powstała rysa. Und das kann dann ganz schnell zur Parteiung führen. A to może bardzo szybko doprowadzić do partyjnictwa. Zu Sekten führen. Może doprowadzić do sekciarstwa. Wo man nicht mehr zusammen bleibt. Gdy już nie będą razem się schodzili. Paulus hatte, wie gesagt, davon gehört. I tak jak mówiliśmy, Paweł o tym usłyszał. Die Hausgenossen der Chloe hatten ihm davon berichtet. Domownicy Chloe mu o tym przekazali tą wiadomość. Und Paulus glaubte es. A Paweł uwierzył w to. Doch hier ist eine Einschränkung. Ale jednak jest tu jeszcze pewnego rodzaju ograniczenie. Er glaubte es zum Teil. Po części temu uwierzył. Sicherlich war Paulus sehr betrübt über diesen Sachverhalt. Z całą pewnością Paweł był bardzo zasmucony treścią tej wiadomości. Sein Ziel ist ja, die Gläubigen vollkommen darzustellen. Jego celem było, aby tych wszystkich wierzących w doskonały sposób przedstawić. Er hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm wäre. On miał taką nadzieję, że może nie jest tak źle pomiędzy nimi. Und wir wollen für uns auch eine Schlussfolgerung daraus ziehen. I my też takie wnioski wyciągajmy. Wir wollen immer die Hoffnung haben, solange der Beweis nicht vorliegt, dass es noch einigermaßen gut ist. Zawsze miejmy nadzieję, dopóki nie jest udowodnione, że sprawa tak źle się ma. Nach dem Grundsatz von Kapitel 13, die Liebe hofft alles. Postępujmy według tej zasady z 13 rozdziału, że miłość jest na pierwszym miejscu. Punkt 2. I teraz drugi punkt. Dinge nachgehen. Iść, sprawdzać te rzeczy. Das tut Paulus hier. To właśnie uczynił Paweł tutaj. Dinge, die nicht in Ordnung sind, müssen besehen werden.
Rzeczy, które nie są w porządku, muszą być oglądane. Damit der Herr wieder zusammenfügen kann. Aby Pan mógł wszystko razem znowu złączyć. Und Friede und Freude durch die Wirkung des Heiligen Geistes vermehrt wird. A pokój i radość przez działanie Ducha Świętego były pomnożone. Vers 19 sagt, es müssen Parteiungen sein. 19 wiersz nawet podaje, że muszą być rozdwojenia między wami, czy partyjnictwo. Parteiung, haben wir gesagt, ist das, wenn dann eine endgültige Trennung erfolgt ist. Powiedzieliśmy już, że partia powstaje wtedy, gdy już nastąpiło zdecydowane oddzielenie się. So weit kann es kommen. Tak, może do tego dojść. Da redeten welche übel von dem Wege. Da redeten welche übel von dem christlichen Weg. Sie redeten schlecht von der Art des Zusammenkommens. To oczywiście świadczy bardzo źle o tym sposobie zgromadzania się. Paulus sondert sie ab. I Paweł odosobnił się od tego, odsunął się. Dieses Böse konnte nicht geduldet werden. On nie mógł tolerować tego rodzaju zła. Paulus sagt hier, Parteiungen unter euch müssen sein. Paweł tutaj mówi, że te rozdwojenia między wami muszą powstać. Wollte er Parteiungen? Czyżby on chciał, aby były tego rodzaju partyjnictwa? Niemals. Nigdy. Aber er zeigt, wenn Parteiungen kommen. Ale on tu im pokazuje, że jeśli nastąpią właśnie tego rodzaju rozdwojenia, dann kommt automatisch auch das zum Vorschein, dass die bewährten Gläubigen offenbar werden. To wtedy automatycznie też i objawi się, kto z nich jest tym prawdziwym chrześcijaninem. Wenn wir in unsere heutige Zeit hineinsehen, jeżeli my teraz spojrzymy w nasze dzisiejsze czasy, dann können wir mit Bedauern nur feststellen, ganz zertrennt die Heiligen stehen. To z wielkim smutkiem możemy stwierdzić, jakże bardzo rozdwojeni wszyscy święci teraz stoją. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die so lebendig vor Paulus stand, wird nicht mehr so genossen. Ta wspaniałość Pana Jezusa, która tak w żywy sposób stała przed apostołem Pawłem, już teraz nie jest przez wszystkich w ten sposób odbierana. Sondern wir alle sind in Gefahr, dass wir es genauso machen. My wszyscy jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, abyśmy dokładnie w ten sam sposób postąpili. Wie die Korinther. Tak jak zrobili Koryntianie. Dass wir uns nicht mehr vor Gottes Wort beugen. A wtedy już nie uniżamy się pod Słowo Boże. Und nicht mehr den Herrn Jesus im Herzen tragen. Und nicht mehr den Herrn Jesus im Herzen tragen. I wtedy nie nosimy już Pana Jezusa w naszym sercu. Wir lesen jetzt die Verse 20 bis 22. Przeczytamy teraz wiersze od 20 do 22. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Wir sehen also hier, dass ein ungebührendes Verhalten innerhalb der Gläubigen vorlag. Tutaj oglądamy, że oni w niegodny sposób postępowali pomiędzy sobą wierzącymi. Das ging so weit, dass der eine hungrig und der andere trunken war. I w niegodny sposób spożywali też i wieczerzę pańską. To doprowadziło do tego, że jeden był głodny, a drugi pijany. Sie kamen an einem Ort zusammen, a więc zgromadzali się na jednym miejscu. Und trotzdem waren da so Unterschiede. A pomimo tego były tak wielkie różnice pomiędzy nimi. Es hat im Volke Gottes immer Reiche und Arme gegeben. Przecież w tym ludzie Bożym zawsze byli biedni i bogaci. Aber wie konnte das sein, dass ein Zusammenkommen ein Ort so ausartete?
Ale jak mogło dojść do tego, aby w zgromadzeniu doszło do tego rodzaju wypaczenia? Vielleicht haben manche gedacht, damals ist ja das Mahl des Herrn auch eingesetzt worden in Verbindung mit dem Passamahl. Może ktoś sobie pomyślał, w tamtym czasie ta pamiątka śmierci Pana została postanowiona w połączeniu z tym świętem Paschy. Wir können ja einfach vorher zusammenkommen, ein Liebesmahl haben. A więc my możemy się zgromadzić najpierw i możemy radośnie świętować. Und dann anschließend das Mahl des Herrn zu uns nehmen. A potem możemy przyjmować wieczerzę pańską. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 46 wissen wir, dass die ersten Christen täglich zusammenkamen und täglich das Brot brachen. Z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału 46 wiersza wiemy, że pierwsi chrześcijanie codziennie się zgromadzali i codziennie chleb łamali. Doch nach Apostelgeschichte 20, Vers 7 wird deutlich. Ale jednak już według 20 rozdziału tej samej Księgi Dziejów Apostolskich w 7 wierszu jest już jasno pokazane, dass die ersten Christen nur am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, der Offenbarung 1 zusammenkamen. Że chrześcijanie zgromadzali się w pierwszy dzień tygodnia. Es war eine gewisse Übergangszeit. A więc w tym czasie był to swego rodzaju czas przejściowy, die uns vorher in der Apostelgeschichte deutlich gemacht wird. Który został opisany, przedstawiony w Księdze Dziejów Apostolskich. Jetzt ist das Zusammenkommen als Versammlung an einen Ort gebunden. I teraz to zgromadzenie jest powiązane z jednym miejscem. Ich kann nicht für mich selbst allein das Mahl zu mir nehmen, das Mahl des Herrn zu mir nehmen. Nie mogę sam dla siebie samego tej wieczerzy pańskiej spożywać. Offensichtlich war es auch eine Vermischung beider Male, dem sogenannten Liebesmahl oder möglicherweise Liebesmahl. Najwyraźniej nastąpiło tutaj zmieszanie tych dwóch rodzajów wieczerzy, tej wieczerzy, tej miłości, jak też i łamania chleba. Und dem Mahl des Herrn. I tej wieczerzy pańskiej. Er sagt in Vers 21, jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. W wierszu 21 jest napisane, każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia swojej własnej wieczerzy. Der eine war hungrig. I jeden był głodny. Der war vielleicht so arm, dass er noch nicht mal genug zu essen bekam. A więc to wskazuje na człowieka, który mógł być tak biedny, że nie miał wystarczającej ilości pożywienia. Hatte das denn noch mit Liebe zu tun? Czy coś takiego w ogóle jeszcze ma do czynienia z miłością? Da sitzt einer neben mir und ich gebe ihm zu essen. Siedzi ktoś obok mnie, biedny, głodny, a ja nie daję mu nic z mojego posiłku do zjedzenia? Das kann doch nicht sein. Przecież to jest niewyobrażalne. Und ich selbst nehme so viel Wein zu mir, dass ich betrunken bin? A ja sam tak dużo spożywam wina, że koniec jest taki, że jestem pijany? Kann das denn sein? Czy takie coś może być? Offensichtlich war es möglich. Najwyraźniej coś takiego było możliwe. Paulus muss das ganz klar hier thematisieren. I apostoł Paweł musiał tu bardzo jasno skrytykować. Reine Selbstsucht. To była egoizmus. To była czysta samolubność. Egoizm. Und man hat überhaupt gar kein Maß mehr bei den Dingen. I w tych rzeczach nie zachowywano umiaru. Paulus muss in Vers 22 sagen, habt ihr denn nicht Häuser? Paweł musiał im powiedzieć w wierszu 22, czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Damit will er einem unmäßigen Essen oder Trinken in keiner Weise das Wort reden. Will er nicht auffordern zum unmäßigen Essen oder Trinken. Tutaj w żadnym wypadku on nie wzywał ich, aby oni tutaj w nadmiarze jedli czy pili.
sondern er will ganz klar sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ale nie, on jasno tutaj pokazuje, że jedna rzecz z drugą w ogóle nic tutaj nie ma do czynienia w zgromadzeniu. Wenn auch damals auf dem Obersaal das Passamahl zunächst gefeiert wurde, gdy nawet tam w górnej sali z Panem Jezusem ten baranek paschalny był spożywany, und dann der Herr das Mahl einsetzte, a potem dopiero Pan ustanowił swoją pamiątkę, so ist es jetzt nicht mehr nach den Gedanken des Herrn. To jednak tutaj opisane rzeczy nie są zgodne z wolą Pana. Durch diese Selbstsucht verachten wir die Versammlung Gottes. Właśnie tolerując w samym sobie tego rodzaju egoizmem, pogardzamy zgromadzeniem Bożym. Er hat jetzt die ganze Versammlung gebildet aus allen Gläubigen vor seinem inneren Auge. Paulus hat die ganze Versammlung gebildet aus allen Gläubigen vor seinem Auge. Paweł przed swoimi oczami widział wszystkich wierzących jako jedno zgromadzenie. Welch eine Bewertung gibt Paulus damit vor? Jak wielką wartość Paweł w ten sposób tutaj pokazuje, jak bardzo wielką wartość stanowi zgromadzenie. Und dann kommt er auf den Einzelnen zu sprechen, auf den einzelnen Gläubigen zu sprechen. A następnie on zaczyna tutaj mówić na temat pojedynczych wierzących. Es würde nicht nur die Versammlung Gottes verachtet werden, sondern der Einzelne wird beschämt. Nie tylko pogardza się zborem Bożym, ale też i cała ta sprawa jest ku zawstydzeniu wszystkich pojedynczych wierzących. Er fordert sie jetzt zur eigenen Beurteilung. On wzywa ich, aby oni teraz osądzili samego siebie. Soll ich euch loben? I mówi do nich, czy mam was pochwalać? In diesem lobe ich nicht. Nie, w tym was nie pochwalam. Wir haben vielleicht bei diesem Thema Vers 20 bis 22 keine Schwierigkeit, die Gedanken Paulus zu verwirklichen. My w tym temacie, w tych wierszach od 20 do 22, z całą pewnością nie mamy trudności, aby docenić te myśli Pawła w tym temacie. Da gibt es sowas nicht. Nie może coś takiego być. Wenn ihr zusammenkommt, um Brot zu brechen, dann habt ihr nicht vorher ein Liebesmahl. Wenn ein Zusammenkommen zum Brotbrechen ist, dann hat man nicht vorher noch ein Liebesmahl. Jeżeli my zgromadzamy się na łamanie chleba, to nie po to, aby wcześniej jeszcze uczestniczyć w tej wieczerzy czy posiłku miłości. Somit ist diese Gefahr gar nicht gegeben. Somit ist die Gefahr, so etwas zu tun, nicht gegeben. Bo wtedy, gdy tak nie będziemy czynili, nie powstanie to niebezpieczeństwo, żeby doszło do takiego zniekształcenia, jak w tych wierszach opisane. Aber die Grundlinie, die trifft uns doch ins Herz, oder? Ale powody tego, jakie tu są wymienione, to na pewno dotykają i również naszych serc, nieprawdaż? Können wir nicht lieblos untereinander sein? Czy my nie potrafimy być bez miłości między sobą? Von Selbstsucht geprägt sein? Czy my nie potrafimy być nacechowani egoizmem? Selbst diejenigen, die solche großen Vorrechte haben, können so weit abrutschen. Nawet ci, którzy mają tak wielkie przywileje, są w stanie tak daleko się stoczyć. Und jetzt wollen wir noch überblicksmäßig über die letzten Verse sprechen, 23 bis 26. Wir lesen Vers 23 bis 26. Jeszcze teraz przeczytamy wiersze od 23 do 26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje dla was, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,
Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Es fällt auf, dass immer wieder der Titel Herr genannt wird. Na pewno zauważamy, że ciągle na nowo tutaj ten tytuł Pan jest wymieniany. Es ist nicht unser Mahl, es ist das Mahl des Herrn. To nie jest nasza wieczerza, jest to wieczerza Pana. Drei Evangelisten berichten von dieser Einsetzung des Mahles. Trzej ewangeliści opisują ustanowienie tej wieczerzy. Und jetzt Paulus zum vierten Mal. A teraz Paweł po raz czwarty podaje to w Nowym Testamencie. Und dem Herrn war es so wichtig, dass er dieses als Offenbarung Paulus deutlich machte. I to dla Pana było tak ważną rzeczą, że on jeszcze raz Pawłowi dał te objawienie, które on tu zapisał. Und das sollte uns auch ganz wichtig sein. I to dla nas też powinno być bardzo ważną rzeczą. Es ist die Nacht, in der Jesus Christus überliefert wurde. To jest ta noc, w której Pan Jezus został wydany. Der Jesus hatte die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt, haben wir vorhin gesagt. Pan Jezus tą chwałę Bożą upowszechniał. Poprzednio już o tym mówiliśmy. Und doch musste er für seine Liebe Hass ernten. A jednak on za swoją miłość musiał żniwować nienawiść. Gott hat in dieser Nacht Bóg w tej nocy die Schranken der Menschen erweitert. Rozszerzył te granice człowieka. Der Jesus musste sagen, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Pan Jezus musiał powiedzieć, to jest wasza godzina i to jest moc ciemności. Das Böse konnte sich immer mehr entfalten. I to zło mogło się teraz rozwinąć. Und wir Menschen haben schamlos diese Freiräume ausgenutzt. A my, ludzie, w bezwstydny sposób wykorzystaliśmy tą okazję, aby rozszerzyć swoją nienawiść. In dem Garten Gethsemane wurde gefangen genommen. A tam w ogrodzie Getsemane on został pojmany. Und dann schloss eine Verhandlung die andere an. A potem jedno przesłuchanie za drugim przesłuchaniem. Zunächst beim Hohen Priester. Najpierw u najwyższego kapłana. Dann in der Nacht noch beim Synedrium. Potem w nocy przed całym Synedrium. Dann tagsüber im Synedrium. Potem jeszcze w następnym dniu znowu przed Synedrium. Dann vor Pilatus. Potem przed Piłatem. Vor Herodes. Potem przed Herodem. Und wieder vor Pilatus. I znowu z powrotem przed Piłatem. Und bei all diesen Verhandlungen hat sich das Böse in den Menschen unsagbar deutlich gezeigt. I we wszystkich tych przesłuchaniach zło ludzkie w nieograniczony sposób się okazało. Ja, er wurde überliefert. Tak, on został im przekazany. In der Menschen Hände. W ręce ludzkie. In die Gewalt des Bösen. W tą moc zła. Und es war die Nacht, wo sich das Böse so offenbarte. A była to noc, w której zło w ten sposób się objawiło. Aber auch die Gläubigen haben versagt in der Nacht. Ale również i w tej nocy zawiedli wierzący. Waren die Jünger nicht eingeschlafen? Czyż uczniowie nie posnęli? Hatte nicht einer ihn verraten? Czy jeden z nich go nie zdradził? Hatte nicht einer ihn verleugnet? Czyż jeden z nich nie zaparł się go? Hatten sich nicht alle von ihm abgewandt, waren geflohen? Czyż oni wszyscy się od niego nie odwrócili i nie uciekli? Hatten sie nicht selbst Anstoß genommen, sich geärgert über sein Verhalten? Die Jünger haben Anstoß genommen an seinem Verhalten, haben sich über ihn geärgert. Uczniowie zgorszyli się tym sposobem postępowania. Ja, es ist die Nacht, die dunkler und kälter nicht gewesen sein kann. Jest to noc, która nie mogła być bardziej ciemna i bardziej zimna niż była. Obwohl es wohl eine mondhelle Nacht war. A pomimo tego była to noc z jasno świecącym księżycem. Aber die finsteren Herzen offenbarten sich umso mehr. Ale w tej nocy te ciemności serca się w pełni objawiły.
das malt Paulus jetzt vor dieser Unordnung der Korinther vor ihre Herzen. To właśnie teraz Paweł przedstawia sercom wszystkim z Koryntu. Dann zeigt er, dass der Heiland Brot nahm. I pokazuje, że Zbawiciel wziął chleb. Das war ganz einfaches Brot. Mówi tak całkiem po prostu, wziął chleb. Nichts Besonderes. Nic szczególnego. Und der Herr, der Schöpfer und Erhalter des Universums, dankt dafür. I Pan, który utrzymuje cały wszechświat, dziękuję za ten chleb. Gehörte nicht alles ihm? Czyżby do niego nie należało wszystko? Dankte er nicht auch für dieses Mal? Dankte er nicht für dieses Mal, was er jetzt einsetzte? Czy on nie dziękował za tą wieczerzę, którą teraz ustanawiał? Dankte er nicht auch Gott für sein Opfer, was Gott gegeben hatte? Czy on nie dziękował Bogu za jego ofiarę, którą Bóg złożył i darował? Dann spricht er zu den Jüngern. A następnie powiedział do uczniów: Es ist mein Leib. Jest to moje ciało. Dieses eine Brot, was wir sonntags vor uns haben. Ten jeden chleb, który w taki szczególny sposób mamy teraz przed sobą. Es ist ein Symbol von seinem Leib. Ten chleb jest symbolem jego ciała. Und dieser Leib ist für euch, sagt er. I to ciało jest dla was. Könnte es einen größeren Gegensatz geben? Czy może być większe przeciwstawieństwo? Der Herr in seiner Vollkommenheit, in seiner Liebe zu Gott, zu den Verlorenen ist vollkommen den Weg gegangen. Pan w swojej doskonałej miłości do wszystkich zgubionych doskonale swoją drogą przed obliczem Bożym poszedł. Und die Menschen auf der anderen Seite. A ludzie z drugiej strony. Doch der Herr hat gesagt, für euch. A Pan jednak powiedział za was, dla was, przepraszam. Und dann bittet er sie, dies tut zu meinem Gedächtnis. I następnie prosi ich, to czyńcie na pamiątkę moją. Denkt an mich. Pomyślcie o mnie, pamiętajcie o mnie. Denkt an mich. Pamiętajcie o mnie. Er war ganz allein. On był tak samotny tam. Keiner verstand ihn. Nikt go nie rozumiał. Und doch ging er den Weg weiter. A jednak poszedł tą drogą dalej. Und jetzt sehnt sein Herz sich nach der Zuneigung deines Herzens. A my powinniśmy postąpić według tego pragnienia jego serca. Er wartet auf die Antwort der Liebe. On oczekuje na odpowiedź miłości. Genauso nimmt er dann den Kelch. Podobnie i potem wziął kielich. Er sagt, es ist mein Blut. Powiedział, to jest krew moja. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. I to czyńcie na pamiątkę moją. Beides gehört zusammen. Te dwie rzeczy należą do siebie. Beides ist eine Einheit. Te dwie rzeczy stanowią całość. Und er erklärt dann in Vers 26. I on tu wyjaśnia w wierszu 26. Dass mit dieser Handlung eine Verkündigung verknüpft ist. Że wykonując te czynności, również łączy się z nimi te zwiastowanie. Wir verkündigen nicht Worte. My nie zwiastujemy słów. Wir verkündigen eine Tat. My zwiastujemy czyn. Und eine Tat durch Handlung. Jest to czyn przez nas wykonywany. In dieser Weise kann nur derjenige den Tod des Herrn verkündigen, der am Brotbrechen teilnimmt. I w ten sposób może tą śmierć Pana ogłaszać tylko ten, który bierze udział w łamaniu chleba. Sollte noch einer hier sein, der dieses Vermächtnis des Herrn noch nicht erfüllt. Gdyby jeszcze w tej sali był ktoś taki, który te zalecenie Pana jeszcze nie wykonuje, der Herr wartet auf dich. To wiedz, że Pan oczekuje na ciebie. Und wir, die wir es vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte einnehmen,
A my, którzy może lata, a może dziesiątki lat przyjmujemy ten chleb, für uns soll es und darf es und muss es immer tiefer werden. Dla nas to powinno być ciągle coraz to głębszym przeżyciem. Den Tod des Herrn zu verkündigen. Aby tą śmierć Pana ogłaszać. Das ist ein Zeugnis vor Gott, vor den Menschen, vor den Engeln. Aby było to świadectwem przed Bogiem, przed ludźmi i przed aniołami. Wie lange tun wir es? Jak długo to będziemy czynili? Bis er kommt. Aż przyjdzie On. Wir verkündigen nicht sein Wiederkommen. A więc my nie głosimy Jego ponowne przyjście. Wir verkündigen seinen Tod. My głosimy Jego śmierć. Und doch ist das Wiederkommen auch damit verknüpft. A jednak Jego powtórne przyjście jest z tym powiązane. Sein Körper war erforderlich, um den Ratschluss Gottes zu erfüllen. Rzeczą konieczną, aby to zostało wypełnione. Das Blut war erforderlich, nach 3. Mose 17. Ta krew była rzeczą konieczną według trzeciej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział. Um Sühnung zu tun für die Sünde. Aby dokonać tego przebłagania za grzesznika. Und indem er als Mensch durch diese Leiden durchgegangen ist. I w tym ten człowiek, idąc przez tego rodzaju cierpienia, haben wir ein wenig die Möglichkeit, in seine Gedanken einzugehen. Mamy tą możliwość oglądania go, aby troszeczkę chociaż wniknąć w jego myśli. Liebe bis zum Äußersten. A była to miłość, która była gotowa do ostateczności. Das ist das, was Paulus ihnen hier vorstellt. To jest właśnie to, co Paweł im w tym momencie przedstawia. Angesichts der Unordnung. A przecież wśród nich panuje nieporządek. Er möchte ihre Herzen wieder neu brennend machen für Christus. Ale on chce ich serca na nowo rozpalić do miłości dla Chrystusa. Und das ist das Bemühen des Heiligen Geistes. I to jest właśnie tego rodzaju wysiłek Ducha Świętego. Von den damaligen Tagen an. Od ówczesnych czasów. Bis heute. Aż do dzisiaj. Dann erleben wir, dass Gott und sein Wort mächtig ist. I my możemy to doświadczać, że Bóg i Jego Słowo są potężne. Und uns beflügelt, die Gedanken des Wortes Gottes zu verwirklichen. I uskrzydlające, abyśmy urzeczywistniali myśli Boże. Bis er kommt. Aż On przyjdzie.